Magnetofon firmy Saba, model CD355, seria czy rozmiar MIDI, uratowany w zasadzie chyba od zagłady, troszeczkę w słabym stanie, w słabym, no ma nawet mało powiedziane, w bardzo słabym zewnętrznie. Dalej kręcę się w serii MIDI. Tam wam pokażę jeszcze. Ostatnio robiłem filmik, jak zamontowałem dodatkowe zabezpieczenie. To w tym dolnym poszło. Już jest następny na górze pacjent. No, też w słabym stanie, ale jakoś tak mam, że ja nie mogę tego na złom wyrzucić i jakoś ratuję, póki mogę. Także w tym górnym na pewno też wstawię to zabezpieczenie. Trzeba pewnie będzie dorobić te suwaczki. To już mam projekt zrobiony na druk 3D, także to zobaczę, jak to będzie wyglądało, jak to wydrukuję. No ale tymczasem wracamy do Saby. Ten sam rozmiar. Teoretycznie sprawny, to znaczy sprawny. No, uruchamiający się, o tak, to teoretycznie uruchamiający się. Coś tam działa, szuflada próbuje się wysuwać. No, no, nie ma dalej siły, trzeba trochę pomóc. Wspomaganie ręczne jest ok. Jakieś tam funkcje działają, przewijania w lewo, w prawo, czyli coś tam działa. Schować się już nie ma siły. No. Trzeba zastosować wspomaganie ręczne. Dobra, poszło. No, wygląda fajnie. No, może się doczyści, może coś się zrobi. Zaraz zajrzę do środka. Zobaczę, co tam jest grane w środku. Słuchajcie, środek tak wygląda. A, nie jest najgorzej, bo może nawet lepiej niż z zewnątrz. W miarę czysto. Wszystko wygląda na kompletne. Silnik Sankyo. Transformator. Płyteczki. Cały napęd. Z tej strony. Tak na szybko, jak się domyślam, to pewnie zasilacz. Jakieś radiatory, kondensatory większe, czyli tak jakby na to wskazywało. Dopiero będę to wszystko rozbierał. Paski pewnie do wymiany. Zaraz to zobaczymy. Paseczki, zaraz zobaczymy. O, luźne, jak przysłowiowa guma w gaciach. Dobra, czyli to do wymiany na pewno. Zaraz zobaczymy, co tu z tym napędem szuflady. Nie ma siły to chodzić. Ale spróbujmy to chociaż ręcznie wydobyć. Tutaj widać, że tu napęd jest bezpaskowy, czyli na trybikach. No i tutaj już się co nieco okazało. Nie wiem, czy to widzicie tutaj. Wyłamane pewno dwa lub trzy zęby. Zaraz to spróbuję tutaj ruszyć. Może tu palcem łatwiej mi pójdzie. I przez to się tutaj to blokuje, czyli ta zębatka już na pewno jest do wymiany. No, ciekawy jestem, czy ta druga jest identyczna, czy będzie można. Wyglądają podobnie. To się jeszcze okaże, jak zdejmę. Bo możliwe, że na przykład jedna z nich jest dobra, czyli ta środkowa, i wtedy będę mógł ją wykorzystać jako wzór. Jakiś tam mam pomysł, że może bym zrobił odlew. Chyba do druku się to nie nadaje za drobne zęby. No, będę kombinował. W każdym bądź razie już widzę, że tutaj nie jest kwestia luźnego paska,
czy jakiejś prostej zabawy, to już będzie kombinacja, jak to zrobić, żeby te zębatki odtworzyć. A będziemy kombinować. Dobra, na razie tyle z pierwszych oględzin, z otwarcia i z jakiejś tam diagnostyki. Już wiadomo, że mechanizm na 100% do roboty. Od tego trzeba zacząć, a później będzie zabawa w ustawianie głowicy, ustawianie wszystkich parametrów. Może się to z tego jakoś uda. Widać, tu silniczek kręci, w miarę nawet ciągnie, nie zwalnia. No może coś z tego będzie, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Głowica wygląda na taką jakby lekko stożkową. Sam jestem ciekawy, jak to będzie grało. Na razie tu nawet nie chcę mordować żadnej kasety. Szkoda kaset. Najpierw doprowadzę do kultury, a później popatrzę, co z tym dalej zrobić. Dobra. Czyli czas na mechanikę. Na ten moment to wszystko. Zapraszam Was do obejrzenia kolejnych moich zmagań z tym magnetofonem. W miarę jak tutaj będą się prace posuwały i będę miał co pokazywać, to będą kolejne jakieś krótkie filmiki, żeby nie zanudzać. Raczej pojedynczo tematy, krótko, zwięźle i po kolei, na bieżąco. No to do zobaczenia.